Może więcej. Dla mnie doskonałym motywatorem jest też Rafał Gręźlikowski. Jego wideo, relacje z rowerowych podróży zawsze są dawką potężnej energii i pomysłów. Co ważne, Rafał zawsze ma wszystko zaplanowane i przemyślane, a swoje eskapady planuje dużo wcześniej, nawet zimą. Może to jest pomysł dla Was? Popatrzcie, gdzie Rafał zawędrował z synem w ubiegłym roku. Relacje przygotował Tomek Sobiecki. To była wyprawa rowerowo górska, można by rzec, po części zrealizowana dzięki dwóm kółkom, po części dzięki własnym nogom, protezie, kulom. Już w przestrzeni tatrzańskiej rozpoczęła się od miejscowości Łomnica Zdrój, jeszcze po naszej stronie granicy. Tam wsiedliśmy na rowery, poprzez graniczną przełęcz przedostaliśmy się na teren Słowacji, a następnie przez Poprad aż do podnóża Tatr Wysokich. Tam się oczywiście rozpoczęło zdobywanie tych gór jeszcze w wersji rowerowej. Zdołaliśmy wjechać na wysokość 1500 metrów nad poziomem morza. Była to najwyższa wysokość możliwa do zrealizowania właśnie w takim wydaniu rowerowym. Tam trzeba było pozostawić rowery, przypiąć właśnie przy schronisku słowackim, po czym przepakowaliśmy się i ruszyliśmy pieszo w kierunku najwyższego szczytu Polski od słowackiej strony. Jesteśmy już na szlaku. Pierwsze tatrzańskie dolinki mamy już za sobą. Przed nami zdobywanie takich gór z zakosami, zygzaczkami. Wydaje mi się, że najtrudniejszy moment całej wyprawy to była ostatnia, finalna ściana rysów. To właśnie na tym ostatnim odcinku rozpadał się deszcz i pomimo tego, że normalnie zdobycie tego już ostatniego odcinka nie stanowiłoby praktycznie żadnej bariery, tam jedynie trzeba uważać, ponieważ jest dużo takich sypkich kamyczków, na których można się poślizgnąć, a wiadomo, przepaście są potężne, więc trzeba traktować sprawę bardzo odpowiedzialnie. Nie było to takie delektowanie się szczytami, jakie znamy ze zdjęć, gdzie rozpościera się przed nami przepiękna panorama. My łapiemy to takie rozluźnienie. Nie, wręcz przeciwnie. Weszliśmy na górę, wiedzieliśmy, że na tym szczycie nie pobędziemy na zbyt długo, ponieważ padało dosyć silnie i można powiedzieć, daliśmy sobie taki kwadrans na nacieszenie się tymi widokami. Całe szczęście te obłoki mgieł otaczających szczyt dawały nam raz po raz takie okna pozwalające dostrzec na przykład schronisko nad Morskim Okiem, Czarny Staw, czy z kolei tutaj po słowackiej stronie chociażby Żabie Stawy. I proszę Państwa, udało się, było wiele chwil zwątpień. Naprawdę, po drodze były kryzysy, nie każdy się do nich przyznawał, jesteśmy na szczycie. W górach te kilometry to jest zupełnie inny wysiłek, więc tutaj no, operowanie taką miarą nie daje obrazu tego wysiłku, który muszę włożyć, żeby ziścić swoje cele. Niemniej, no, jeżeli idziemy we dwoje, to tutaj to jest czysta przyjemność, my sobie po drodze żartujemy, my siebie właśnie poznajemy pod względem, to ja właśnie na wyprawach dowiaduję się o tym, co mój syn robi w wolnych chwilach, co go najbardziej kręci. Mogę powiedzieć, że jest komu dziękować za to, że znów cali i zdrowi schodzimy w dół. Ale pięknie i te temperatury.